Bez pistoletu nie miałem z ludźmi Frankiego żadnych szans. Musiałem pobawić się z nimi w chowanego. Frankiego, on się tym stój! Co do tego? Do działka Frank... Stój! Działka Frankiego, on co do tego?
sprawy miały się coraz gorzej. Niebiescy przyjechali i odjechali. Pomazali podłogi kredą, a drzwi okleili żółtą taśmą. Gliniarze, którzy mieli pilnować tego miejsca, zostali zabici. Franki, jego chłopcy i ja mieliśmy hotel tylko dla siebie. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja. Bez jaj, daj spokój, nie żartuj. Śnieżycy, Jim Bravura. Szalona wiedźma. Szkoda, że jej nie słyszałeś. Ale był wrzask, jaki ją chłopcy dorwali, gdy próbowała rozwalić szefa. Oj, to kiepsko. Trójce? To gorsze od tego, co Franki robi z tą małpą na dole. Długo będzie umierać. Mięśniak przy telefonie mówił o Monie. Trójca Puncinello nie była dobrą nowiną. Takie niezbędne środki. To pej! Bez jaj, daj spokój, nie żartuj. Walkiria stanowi zagrożenie. Działania. Czy śnieżyca? Tu jest! Jim Bravura. Walkiria... Hotelowy bar był ostatnio dość popularny. Zgodnie z zapowiedzią Franki popijał tam piwo. Jezu, jakim cudem się wydostałeś? Znudziło mi się czekanie. Pomyślałem, że równie dobrze możemy dokończyć sprawy tutaj. Wówczas był zwiastunem niezłych eksplozji. Władimir wrócił. Bum! Już nie żyjesz, Max. Może bym się zaśmiał, gdybym tylko pamiętał, jak się to robi. Co to ma być? Zabawa w policjantów i złodziei? Jak coś do mnie masz, to się ustaw w kolejce. Spokojnie, kolego. Robisz karierę w wiadomościach, nie? Uzbrojony i niebezpieczny. Mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia.
Zawsze chciałem coś takiego powiedzieć. To fałszywe oskarżenia, wrobili mnie. To kwestia gustu. Na pewno masz powody, aby robić lub nie robić tego, czym się akurat zajmuję. Chcesz mnie wysłuchać? Słucham? Zabawa Punchinello z Valkyrią przysparza nam samych problemów, ale to nie wszystko. Jest taki typ, Boris Dye. Wykonywał dla mnie kiedyś parę zleceń. Jest kapitanem statku Charonu. Ten cholerny zdrajca przyszedł na stronę Punchinello, a na statku trzyma nowoczesny sprzęt, broń i kilka moich rzeczy. Jeśli Punchinello przejmie ten ładunek, to znajdę się w poważnych tarapach. Jeśli chcesz załatwić Punchinello, to będziesz potrzebował mocnych argumentów, a ja mogę ci je załatwić. Odzyskaj dla mnie ten statek, pozbywając się przy okazji zdrajcy. Znajdziesz tam dość broni, żeby zacząć własną wojnę. Chodzisz w to? Przejdźmy do rzeczy. Władimir to staromodny typ, miał swój honor i kodeks moralny, dzięki czemu był prawie równym gościem. W końcu nikt nie jest święty. Brukliński port przypominał labirynt zardzewiałych kontenerów i czających się w ciemnościach dźwigów. W taką noc myślało się o armii nieboszczyków w cementowych butach, którzy spali pod wodą. W portowym labiryncie nie było żadnego minotaura, ale gdzieś tam czekał kapitan Charona. Jak mityczny przewoźnik pływający po Styksie.